Zobaczcie, plaga czerwonych kropek w Rossmanie. O co chodzi? Znowu jakaś ukryta promocja? Wiecie coś na ten temat? Piszcie w komentarzu. Dzisiaj szukamy prezentu dla babci i dziadka z okazji święta. Jeśli nadal zastanawiacie się, gdzie wybrać się po upominek dla babci czy dziadka, no to powiedzmy Rossmana, po tym filmie macie już z głowy. Chyba, że wpadnie wam coś w oko, no to wiadomo. I tutaj taki zestaw, otwieracz i prylok z piękną dedykacją z tyłu za niecałe 26 zł. Takie portfele kieszonkowe. Najlepszy dziadek w kosmosie. Dziadek rządzi i... No i tam kwiatki, wiadomo, dla babci. Ale już bez podpisu. Za niecałą dyszkę. Zestawy trzech par skarpet dla kochanej babci i dla kochanego dziadka niecałe 35 zł w pięknym serduszkowym pudełku. Kosmetyczka 25, kubek 32. A to tutaj lustereczko, super babcia, ale tam też widzę lustereczko bez przeciek. To jest najlepszy na świecie babcia, oczywiście. Niecałe 15 zł i niecałe 18 zł taki piękny długopis. Z napisem ukochana babcia. Ale też jest ukochany dziadek. O, w takim granacie i czerwieni. Najlepsza babcia, Thermofor, 35 zł. O, ale zobaczcie, tutaj u góry jest taki komplet dla dziadka i dla babci. Najlepsza babcia, najlepszy dziadek za niecałe 35 zł. Kubek i skarpy cioch. A? Czyli stópki będą wygrzane. A jak będzie potrzeba, to i będzie w czymś łuka zaparzyć. No i tutaj bryloczki, babcia na etacie, najlepiej u dziadka, no czyli do wyboru. Najlepsza babcia na świecie, najlepszy dziadek na świecie. Fajne są te imbryczki, niecałe 65 zł. Kolorowe etui na okulary. Niecałe 15 zł. Kosmetyczki. O, tam coś do dziadka. Dziadek z klasą. Niecałe dwie dyszki, no i obok oczywiście też dla babci. Ręczniczki, akurat super dziadek, ale kolor jak dla babci. Dla babci pewnie też się coś znajdzie. Niecałe dwie dyszki. Matko, jedyna to są poszewki na poduszki. Teraz dopiero zauważyłam, czy mają zameczek. Dobra, poszewki, fajne. Ręczniczki kuchenne, 17,50, nie ma jak u babci. Zobaczcie, jakie fajne. To mi się podoba, mega. O, zobaczcie ten drugi, jaki wiosenny, takie kwiatuszki. No i duży wybór wzorów. Okej. Okay. A tutaj fartuch z rękawicą, babcia, królowa domu. No jejku, jakie to mają rzeczy fajne. Zobaczcie, i dla dziadka, no nie? I całe 25 zł. Może jestem pod wrażeniem, w zeszłym roku też tak było, nie kojarzę. 26, niecałe 26 zł i zobaczcie, jaki wybór kolorystyczny. Także no, naprawdę, Rossman, jestem pod wrażeniem. A jeszcze coś mi spadło, nawet nie zauważyłam. I spadło mi, co to było? Apaszka, nie wytrzymam. No, wchodząc tutaj do tego Rossmana, przecież nie spodziewałam się, że zostanę tutaj tyle fajnych drobiazgów dla babci i dziadka. No zobaczcie, nawet ta apaszka, co jedna to ładniejsza, za niecałe dwie dyszki. O, tutaj na przykład coś takiego. No jejku. Aż ciężko się zdecydować. Dajcie znać, czy coś już sobie upatrzyliście. Babcia na etacie, kolejne etui na okulary. Bardzo przyjemne kolorki. I dziadek na etacie też. No okej, czy jeszcze... A może tutaj co to jest? Oj, zobaczcie, to jest taboret składany. Myślę, że też bardzo praktyczny prezent, czy dla babci, czy dla dziadka, za niecałe 26 zł. I obok niecałe 5 dyszek, takie koszyczki. I one mają uchwyt, kółeczka. Jeszcze tutaj coś mamy i to są wyszywanki krzyżykowe. To jest jakiś cały zestaw, nie wiem, czy to jest jakiś wzornik. I jeszcze coś, no nie wiem, 75 zł niecałe. Zobaczcie, za niecałe 200 zł kupimy nawet maszynę do szycia dla babci, dla dziadka, bardziej dla babci, dla dziadka może o,
ta lupa za 35 zł. Źle, za 32 zł. No jestem pod mega wrażeniem. A Wy? Piszcie w komentarzu. Zobaczcie, to jest dosyć ciekawe, jeszcze tego nigdy wcześniej nie widziałam. To jest taka seria upominków dekorowanych motywem obrazu Van Gogha. To był kubek za 35 zł, a to? A to jest wachlarz. No, babcia takim wachlarzem na pewno by nie pogardziła. 25 zł. Obok piękne pudełko, słoneczniki. I to będzie... Ojej, złote lusterko. Tutaj gwieździsta noc. Tak. A chciałoby się zajrzeć do środka, ale wiecie jak jest, nie będziemy otwierać. I etui na okulary. I to jest motywem słoneczników. No i zobaczcie, trochę rozrywki tutaj warcaby dla dziadka, jak znalazł z wnuczkiem, z wnuczkami mógłby pograć. Zapewne babcia też by się dołączyła. Dzięki, że byliście. Do następnego. Cześć.